Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej edukacyjnej platformy zdrowotnej Filit Terapii. Dzisiaj w studiu jest ze mną gość naprawdę bardzo ważny. Katarzyna Nozderko, przedstawiam. Kasia jest kosmetologiem i zaraz Kasia na pewno będzie o tym opowiadać, natomiast dzisiaj temat bardzo ważny. Dzisiaj temat o bliznach, gdzie Kasia jako ekspert świadomej kosmetologii, prawda Kasiu, będziesz nam o tym zaraz opowiadać, specjalizuje się w takim holistycznym ujęciu blizn. Z Katarzyną współpracuje jako fizjoterapeuta już wiele, wiele lat, Kasiu, prawda? My się znamy chyba już nawet ponad 4 lata. Dokładnie tak. I przekazujemy sobie wzajemnie pacjentów i ci pacjenci naprawdę robią dobrą pracę. Trochę dzięki nam, trochę dzięki nim. Katarzyna Nozderko, tak jak powiedziałam, kosmetolog, ale ja bym chciała tutaj nadmienić, że wszystkim moim pacjentom kosmetolog kojarzy się z kosmetyczką. Niestety, Kasiu, to nie jest jeszcze takie bardzo świadome. Kosmetyczka, idę do kosmetyczki, ona mi wyciska te pryszcze. Przepraszam, że tak kolokwialnie to powiem, ale tak jest. No to co ona ma zrobić z moją blizną? Jak to? Kosmetyczka się dotknie do mojej blizny. Natomiast ja przedstawię Państwu kosmetologa naprawdę najwyższej jakości, który zajmuje się tą blizną jako inżynier tkankowy. Po prostu. Dla mnie to jest coś tak głębokiego i ta współpraca z Kasią daje mi tyle różnych możliwości na poziomie moim rehabilitacyjnym, gdzie oczywiście w tym wywiadzie będziemy to sobie omawiać szczegółowo, jakie to są zmiany dla pacjentów. Natomiast Kasiu, powiedz nam, jak my jako gabinety ze sobą współpracujemy, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz. Zaraz będziemy sobie mówić o tym, co dokładnie robisz, prawda? I chciałabym, żebyś nam o tym powiedziała, ale powiedz nam z Twojego punktu widzenia jako takiego profesjonalisty. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Elwirko, chcę Ci głęboko z serca podziękować za te piękne słowa i też podziękować jako światu medycznemu, tak? Bo daleka często droga dzieli gabinety kosmetyczne od świata medycznego, rehabilitacyjnego. Na szczęście powolutku to się zmienia i tak, jak widać, możemy nawiązać ze sobą kontakt, możemy nawiązać ze sobą współpracę i czynić dobro na wielu płaszczyznach. Tak, to ważne. Tak? I jeszcze odniosę się do tej kosmetyczki, kosmetologa, który rzeczywiście kojarzy się na rynku głównie z upiększaniem i głównie z tym pryszczem, jak to powiedziałaś, ale rzeczywiście jest taka luka między, którą my jako kosmetolodzy znający się na holistyce, znający się na zdrowiu człowieka możemy zapełnić, czyli wspierać Was, rehabilitantów, świat medyczny w tym, żeby przywracać w bliźnie nie tylko estetykę, ale też poprawiać jej jakość ruchomości. Otóż to. I ja zawsze tutaj z ogromną pokorą patrzę na dwie płaszczyzny w tej kosmetologii związane z terapią blizn. I to jest terapia blizn, gdzie jest wierzchołek góry lodowej. Czyli jest estetyka. Mhm. I tym zajmuje się większość gabinetów. Okay. W momencie, kiedy stykamy się z terapią blizn, którą ja również przekazuję na rynek, z której szkolimy, tak, jest to terapia, która nie zajmuje się jedynie czubkiem góry lodowej, tylko tym, co jest głęboko. Tam, gdzie jest ukryta trauma w tkance, tam, gdzie są ukryte napięcia i dzięki tej znajomości fizjologii, znajomości tkanki, ja mogę Tobie pomóc jako rehabilitantowi wpłynąć na to, że ten proces przebiega szybciej, na to, że ten proces przebiega sprawniej, tak jak sobie rozmawiałyśmy przed chwilą, robimy coś, co uruchamia i inne zabiegi przez Was proponowane zaczynają się dziać zdecydowanie szybciej. Więc to jest ta kosmetyka, ale ta głęboka terapia przede wszystkim blizn, która się pięknie rozwija na rynku. I ta nić porozumienia między nami, kosmetologami, a światem medycznym jest możliwa. Z czego bardzo się cieszę. Ja też naprawdę i bardzo, bardzo doceniam Waszą pracę w całej Polsce, bo zaraz nam opowiesz o projekcie, który jest oczywiście w całej Polsce. Przeszkoliłaś już masę
masę kosmetologów, którzy mają o tym pojęcie, do nich trafiają ci pacjenci. Ja prowadzę głównie pacjentów onkologicznych, ale Kasia nie zajmuje się tylko pacjentami onkologicznymi, bo trafiają też do mnie od ciebie również pacjenci, no tacy powiedzmy sobie, z takimi chirurgicznymi, zwykłymi bliznami, prawda? Bo odniesiemy się szczególnie do pacjenta onkologicznego, gdzie tych blizn jest dużo. Tak. One są nie czasami przez całe ciało, tak? Tak. Więc jakby odniesiemy się do tego szczegółowo, powiemy temu widzowi, bo takich będziemy mieli też odbiorców, jaki jest ten proces, dobrze, naszej współpracy, naszego porozumienia. No i właśnie, terapia blizn od serca. Powiesz nam coś o tym? Terapia blizn od serca powstała w moim sercu, z potrzeby serca, po to, żeby osoby, które w jakikolwiek sposób nie mogą skorzystać z terapii blizn, mogły przychodzić do takich miejsc i korzystać w ramach programu charytatywnego, czyli przyjmujemy odpowiednią ilość osób po kwalifikacji i wykonujemy darmowe zabiegi już w tej chwili w całej Polsce, bo przeszkolonych osób w ogóle z terapii blizn są już dziesiątki, jak nie setki. Za to takich stricte współpracujących miejsc, które noszą miano gabinetu partnerskiego terapii blizn, czyli te, które większy udział wzięły w naszych szkoleniach, wysyłały pracę, pracowały razem ze mną wspólnie nad różnymi problemami, te gabinety również biorą w tym udział. Także to jest zaangażowanie w całej Polsce kilkunastu ośrodków. Całą listę ośrodków znajdziecie na naszej stronie, które biorą udział w takich cudownych projektach. Tak, bo był moment w moim życiu, w którym ja uległam jako młoda dziewczyna wypadkowi, mając lat 18. Na tamten moment nie było nic poza maścią Cepan. Na którą mogłam sobie pozwolić w ogóle na tamten moment. Więc ja z ogromną pokorą teraz, kiedy mam możliwości, mam zasoby, tak, czasowe, finansowe, no dzielę się tym. Po prostu chcę się tym podzielić. I z tego ten projekt. I z tego ten projekt, z tego też kolejny projekt w zamyśle, aby trafić jeszcze szerzej, jeszcze głębiej do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zabiegi, tak? No bo terapia blizn ogólnie w tej chwili na rynku bardzo mocno estetycznym jest promowana i nie wszystkich jest po prostu stać na te zabiegi, oczywiście, tak? Więc stąd te programy, stąd ta otwartość, stąd ta zawsze pokora i po prostu patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat jego możliwości. Tak, nie? I tak bardzo holistycznie. I bardzo holistycznie, bo oczywiście w tym całym programie jest nie tylko opieka nad blizną, ale przecież sama wiesz, Elwirko, że ta godzina pracy naszej z tym pacjentem to jest też opieka aspektów psychologicznych, jak i nie pójdźmy głębiej, zadbania o każdy inny aspekt, tak? Bo z jednej strony przychodzi pacjent z blizną, ale my tutaj wokół tego się wydarza mnóstwo emocji, tak? Ta tkanka jest... jesteśmy takimi terapeutami trochę takimi dwutorowymi, prawda? Nie wiem, czy to obie pacjenci też mówią, ale no, że mam dwa w jednym. Zdecydowanie i często słyszę, ach, terapia to jedno, ale przyjść i z panią pogadać to jest w ogóle co to jest takie zachwycające, więc tym się dzielimy. I zawsze też w gabinecie pacjenci z problemami, jeśli chodzi o przerwanie ciągłości tkanki, różnymi, dostają ode mnie wskazówki, jeśli chodzi o styl życia, o dietę, o sen, o to, co wspomaga, o to, co zabiera tej tkance tą możliwość dobrej regeneracji, więc no, jest to takie komplementarne patrzenie, holistyczne. Tak, bo nie? Ja właśnie na początku zapomniałam trochę dodać, że jakby zajmujesz się tą blizną bardzo komplementarnie i powiedzmy może naszym widzom, dokładnie na czym ta terapia polega, bo to pewnie ich ciekawi, prawda? Bo mówimy terapia blizn, oni ode mnie wiedzą, natomiast chcielibyśmy poszerzyć to grono, żeby wszyscy się o tobie dowiedzieli, żeby korzystali z tego w taki właśnie bardzo multidyscyplinarny sposób. Tak, absolutnie. Ja traktuję człowieka jako całość, tak? I jego piękno rodzi się we wnętrzu, więc jeśli nie zadbamy o jego piękno wewnętrzne, czyli aspekt psychiczny, aspekt mentalny, ten aspekt związany z dietą, czy też immunologiczny, to my nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjału tkanki, bo przecież nasz organizm jest piękną, mądrą maszyną, tak? Cudowną, za którą powinniśmy każdego dnia być ogromnie wdzięczni, bo tak naprawdę czym jest blizna, tak? Ja kiedyś, no prosto powiedzieć, tkanka łączna włóknista, która po prostu wyposaża ubytki, tak? No ale to jest
mądrość naszego ciała. Mm-hmm. Bo gdyby nasze ciało pozostało otwarte w tym miejscu, no to co? Jest rana. To byłaby dziura. To byłaby dziura. No właśnie. Więc taka blizna my traktujemy jako coś niekoniecznie co chcemy. Ale gdybyśmy spojrzeli na to jako na przywrócenie tkance homeostazy i jako na mądrość tego ciała, które chce się nami zaopiekować i nie chce dopuścić, aby w tej tkance doszło do różnych innych patologii, to jaka mądra jest ta blizna. Jak zmienia się patrzenie na tą bliznę, tak. Nie? Jaki to jest wyjątkowy twór tkanki właśnie włóknistej, który powoduje to, że te nasze ubytki zostają w odpowiedni sposób zaopiekowane. Ale żeby to się wydarzyło, to blizna jest czymś jednym. Ale jest mnóstwo przeszkód na drodze, które stoją. I ty sama wiesz, Elwirko, jak bardzo trudno goi się pacjent onkologiczny, tak. Który jest pod wpływem różnych leków. Jak trudno goi się z mojego aspektu, jak ja sobie patrzę, jak trudno się goją klienci, którzy są w przewlekłych stanach zapalnych, którzy są nagminnie zestresowani, którzy nie śpią po nocy. Och, właśnie, to jest niesamowite, jak ta blizna pokazuje stres. Prawda? Jak ta blizna pokazuje to, że w organizmie toczy się szereg chorób i stanów zapalnych, nie? I wtedy należy temu klientowi uświadomić, że my wszyscy musimy grać do jednej bramki. Tak. Że to nie jest tylko tak, że ja zrobię robotę, a ty potem idziesz sobie i robisz swoje. Tak, tylko jednak jest duża praca. Duża praca. Nikt sobie z tego, znaczy mało osób zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie jakby jest to trudne dla pacjentów onkologicznych, no bo jakby, jak to powiedzieć, no nie stresuj się. No nie stresuj się. No nie, to też nie jest też takie podejście między nami gabinetami, między mną a Kasią, że ten pacjent przyjdzie i mu powiemy, mu nie stresuj się, bo to nie o to chodzi, tak? Tylko jakby wspomagamy go w tym procesie, wysłuchujemy przede wszystkim, bo dla pacjenta to ważne, tak? I tak jak Kasia powiedziała, ten proces gojenia, jakby ten proces z tego etapu, przejścia etapu rany do blizny, jest bardzo ważne, prawda? I dieta. Bardzo, bardzo. Boże, jak ja widzę różnicę między pacjentami, którzy są zaopatrzeni odpowiednią dietę, nawyki, zmiany nawyków, odpowiednio poprowadzeni przez tego dietetyka, osobę, która profesjonalnie zajmuje się takimi osobami, one się goją pięknie. Naprawdę, to jest w rewelacyjny sposób, są zmiany. I potem ten pacjent jest po prostu zadowolony. Zadowolony z efektów. Chce mu się robić, chce mu się ćwiczyć, chce mu się być pięknym. I wreszcie dochodzimy do tego wierzchołka góry lodowej. Wierzchołka góry lodowej, ale zobacz, te piękno płynie stąd, nie? Tak, ze środka. Oczywiście, że tak. I to trzeba zrozumieć właśnie, żeby do tego dojść, bo piękno się pojawi, tylko musimy dać temu taki bieg. Taki bieg. I tak jak wspominasz o tej diecie, to w momencie czasami, kiedy klienci nie wiedzą, że mogą skorzystać z porady dietetycznej, tak? To w takim gabinecie terapii blizny również dostają wskazówki, tak? Co pięknie. Jest prozapalne, co jest przeciwzapalne, czego unikać. Wiesz, to nasz nawyk jedzenia 24 godziny na okrągło jest zabójstwem dla naszego organizmu, tak? Więc takie informacje, jak przekażemy, to już są takie cenne cegiełeczki do tego, by na końcu pojawił się ten piękny efekt. Tak, dokładnie. My tak zbaczamy z Kasią, bo lubimy sobie pogadać, ale chcielibyśmy właśnie teraz opowiedzieć, na czym polega nasza współpraca, jak to się odbywa, żeby ci pacjenci też mieli taką łatwość, bo na końcu oczywiście scharakteryzujemy, jak mogą się z wami kontaktować moi przede wszystkim pacjenci, natomiast wasi to już wszystko wiedzą. Natomiast Kasiu, terapia blizn generalnie u ciebie w gabinecie, w twoich gabinetach partnerskich, jak to wygląda? Powiedz nam proszę, nie tylko ze strony, jakby od strony pacjenta onkologicznego, który jest takim troszkę wyjątkiem, pewnie on ma inne traktowanie, prawda? Zaraz sobie powiemy dlaczego, bo pewnie od strony dziewczyn też dużo pytań się pojawi. Jak to wygląda u was w gabinecie? Oczywiście wszystko zaczyna się od rozmowy, tak? No i konsultacji, i w ogóle kwalifikacji do zabiegu. I rzeczywiście pacjent onkologiczny jest wyjątkowym pacjentem, bo jest wciąż w przebiegu czegoś. Procesów. Czy tak? Procesu leczenia, tak. czy innych procesów. Jest to organizm, o którym musimy naprawdę zadbać mądrze i wykazać się ogromną pokorą w tym, żeby nie pójść za daleko, żeby nie chcieć za szybko, bo ludzie chcą szybko, tak? Szybko tego efektu. Tak. Jeśli chodzi, to oczywiście kwalifikacja dozabiegowa i pacjent taki, klient taki, jeśli decyduje się wejście w program, to nie jest to jeden zabieg. To się nie da zrobić w jeden zabieg, tak? To trzeba sobie opowiedzieć uczciwie, że terapia
to jest jakiś proces i wchodzimy w ten proces po obu stronach bardzo świadomie i odpowiedzialnie. Ja zawsze mówię, że my nawiązujemy kontrakt, tak? Ja robię swoją pracę, ale po drugiej stronie mnie stoi pacjent, klient, który słucha i wykonuje swoją pracę. Dba odpowiednio o higienizację tej blizny, dba odpowiednio o tą dietę, jakość snu, nawadnianie tkanki i tak dalej, i tak dalej. Aktywność, prawda? Rehabilitację. Rehabilitację, tak. Więc to wszystko jest w kompleksie. Sama terapia jest złożona z kilku elementów, jeśli chodzi o techniki. I myślę, że mówienie o samych technikach klientowi nic tutaj nie da. Dobrze, tak, bo stosujemy zarówno sprzęty, jak i igły, jak i oczywiście to, co robisz ty, czyli pracę manualną, tak? I to jest ogromny progres wtedy, kiedy ja widzę, że nie daję rady i mogę powiedzieć... Mogę Cię odesłać do osoby, która Cię poprowadzi jeszcze w tym aspekcie. Więc na samą technikę składa się kilka modeli pracy i w momencie konsultacji my sobie ten model pracy obieramy, na czym nam najbardziej zależy. Jeśli pracujemy z pacjentem onkologicznym, który przychodzi od Ciebie, Elwirko, to wiadomo, że tutaj ta ruchomość, tak? Więc ja muszę rozpoznać odpowiednie punkty, które są pospinane pod odpowiednim kątem, podejść do nich, aby Tobie też ułatwić pracę. Tak? I często jest tak, że po jednym, dwóch zabiegach klient, który przychodzi, prawda, ściśnięty tu, nagle na do widzenia nam macha, ale, i to jest takie piękne, cudowne. Ale wiesz, to mało tego, bo to, że jakby widać ten progres u kogoś, kto jest jakby w takiej pozycji, to jedno. Ale Kasia, ja po prostu bardzo ufam moim pacjentom i wierzę w ich mowę ciała i nawet pacjentka, która ma pełną ruchomość, uwierz, i pójdzie do Was, do Ciebie szczególnie, na taki zabieg jeden, to jest to... coś takiego, no nie wiem, jak to jest coś takiego transcendentnego dla mnie. Ona mówi, Jezu, co tu się dzieje w ogóle? A już miała pełną ruchomość. Jakby z fizjologicznego punktu widzenia to jest pacjent, który jest okej, nie? Wystarczy jeszcze tylko jakaś aktywność, która go wzmocni. Natomiast on i tak czuje tą różnicę, więc to jest magia. Proszę Państwa, to jest magia. Nic dodać, nic ująć. Na pewno dzieje się tutaj aspekt cudów. To w ogóle nie bez dwóch zdań ulega, ale myślę, że Elwirko, że ten pacjent, który jest w ten sposób straumatyzowany ze swoją tkanką, on ma inne odczucia swojego ciała. Tak. My, będąc w 100% sprawni, nie zastanawiamy się nad każdym, wiesz, ruchem, nad tym, co się dzieje, a oni wyłapują najmniejsze mikrozmiany, bo już znają, to jest niesamowite. Właśnie. I ja naprawdę za każdą taką wizytą mam ogromne wow, mówię, o wow, co za kolejny klient, po prostu co za kolejna historia, co za kolejna wrażliwość, co słuchanie swojego ciała. Tak, my czasami, no tak jak mówię, no wzięliśmy na porządku dziennym, że to nam wszystko chodzi i to jest dobrze, tak? Tak. I nie zastanawiamy się, a oni naprawdę zastanawiają się nad każdym szczególikiem. To nie? Jest właśnie taka umiejętność pacjenta onkologicznego, którą ja mam wrażenie nabywa każdy po takiej historii onkologicznej, po takiej chirurgii mocnej. Tak. I to jest piękne, to trzeba potraktować jako coś, co się wydarzyło. I co dało nam jakby pacjentom coś takiego właśnie fenomenalnego, bo to nie jest łatwe czuć własne ciało i jakby ze strony tego układu orientować się, ojej, ono mi o czymś mówi, nie? Ono jest wolne, ono jest luźne, ono jest niestraumatyzowane już. Kasiu, ale powiedz mi, bo tam oczywiście pojawiło się słowo igły. Przerażające. Nie no, oczywiście moich pacjentów, moje pacjentki przede wszystkim trochę to jakby odstrasza. Co możemy powiedzieć tym pacjentkom, żeby je trochę zachęcić, oprócz tego, że mówimy, że nasze gabinety się porozumiewają, że to są piękne efekty i ruchomości, i nawet zdarzało mi się, że Kasia, pracując na bliźnie, która jest po wycięciu węzłów pachowych, została na tyle rozluźniona, że obrzęk zmniejszył się o ileś procent, i na to też mamy swoje dowody. No to właśnie, jak przekonać tego pacjenta, że te igły nie są dla niego takim niebezpieczeństwem, o jakim on myśli. Wiesz, ja najłatwiej jest mi to zrobić w praktyce. Trudno jest o tym opowiedzieć, ponieważ jak klient przychodzi do gabinetu i ta chwila rozmowy, w której on czuje, że po drugiej stronie stoi człowiek o bardzo głębokiej empatii, o bardzo głębokiej akceptacji, ale i stoi przede wszystkim pewny profesjonalista swojej ręki i swojej umiejętności, on zaczyna nabierać bezpieczeństwa, tak? I te igły
to są cieniutkie igiełki do akupunktury, okay. które w momencie, kiedy ja pokazuję, kiedy ja przerywam ciągłość tkanki, ten klient rozumie, że to nie jest takie złe, bo igła do akupunktury jest tak kompatybilna z ludzką tkanką, że czasami tkanka sama ją wpuszcza. Tak, więc to nie jest... To jest zabieg, który w momencie zetknięcia schodzi nam cały strach z pleców i ciśnienie, że to ojej, takie jest takie, niebezpieczne. Tak, bo my sobie wyobrażamy jednak. Dobra, bo to słowo igła, wiecie, bardziej u pacjentów, którzy dziennie przyjęli kilkanaście igieł, tak, podczas tych wszystkich swoich wizyt, no to jest po prostu trauma. Więc po naszej stronie terapeuty stoi... rozluźnienie tego tematu. Stoi nadanie bezpieczeństwa i stworzenia takiego rodzaju atmosfery z jednej strony bardzo profesjonalnej, ale z drugiej komfortowej, otoczonej naprawdę ogromną taką akceptacją, wręcz wiesz, no można powiedzieć, że i miłością do drugiego człowieka. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Bo patrząc w oczy, my wiemy, jak się komunikujemy, na jakich falach, tak? I my to po prostu wiemy, że z tych oczu płynie tylko dobro i te oczy nie zrobią nam nic złego po prostu, tak? Dokładnie. I tak ja się komunikuję ze swoimi pacjentami, z twoimi, którzy przychodzą z tymi historiami traumatycznymi. Wiesz, ta nić porozumienia jest po kilkunastu minutach. No i ja już po jednej wizycie, no to płynie. Tak, to płynie, dokładnie, bo ten pacjent po prostu z takiego... Tak, schodzi ciśnienie, bolało? Wiesz. No. Zawsze takie pytanie, no i co? No nie bolało. No nie, więc no to bo jest tak takie, na dobrą sprawę to igła nam się kojarzy z bólem, ale umiejętnie znalezienie punktu i odpowiednie pod kątem wbicie się w tą tkankę nie traumatyzuje jej. Ono ją rozluźnia. No właśnie. Ono powoduje, że ta tkanka nas suma. Jednak puszcza, prawda? Puszcza. A jeśli mogłabyś słów kilka, Kasiu, proszę Cię, żeby to już wyszło tak bardzo profesjonalnie, nie tak, że sobie tak po prostu rozmawiamy. Nakuwając, ja tak wskażę takie miejsce, gdzie te blizny u mnie najczęściej w gabinecie się pojawiają, czyli jednak gruczoł piersiowy, a właściwie jego brak, no bo jest tylko blizna bardzo często. Jakby nakuwając, co się wtedy dzieje w tej tkance? Dlaczego ona się rozluźnia? Tak troszkę fizjologicznie, ale tak bardzo po ludzku, jakbyś wytłumaczyła tym pacjentom, no dlaczego ja mam tam jakby tak luźno, skoro to mnie... To mnie traumatyzowało jakby jeszcze raz, prawda? Patrząc sobie na tkankę, badając ją poprzez manual moją rękę, znajduję sobie punkty, w których jest tkanka zrośnięta. Okay. Tak? I bardzo delikatnie w to miejsce pod odpowiednim kątem wpuszczam igłę do akupunktury, tworząc tam luz. A ciało ludzkie pamięta, że nie jest sklejone. Okay. I przez to, że tworzymy tam przestrzeń, ono nam się otwiera i puszcza, nie? I co innego jest, są techniki, które uważam, że są bardzo traumatyczne, gdzie się wchodzi bardzo obszernie i wręcz rozrywa tkankę, bo są też takie techniki. Ja wyznaję tą technikę, że jeśli tkanka mnie wpuszcza, to mogę tam wejść. No właśnie, jeśli nie robię tego na siłę, jeszcze bardziej, prawda? Nie robię tego na siłę i słucham cały czas tego, jak to ciało do mnie mówi. Jeśli czuję opór i widzę, że ono dalej nie chce puścić, To nie wchodzę. Okay. Zostawiam. Czyli na następny raz. Następny raz, tak? Dokładnie. Bardzo też dużo zależy od tego, czy klient jest w tym stanie zaufania. Bo jeśli on sam w sobie jest rozluźniony, to te ciałko... Wpuści zawsze, nie? Z reguły tak. I z punktu fizjologicznego dzieje się tam oczywiście pełen proces tak zwanego stanu zapalnego. Tak? Gdzie wszystkie mechanizmy z krwi zostają uruchomione i prowadzą do procesu gojenia. Czyli naszym zadaniem jest chwilowy stan zapalny i bardzo szybki powrót do homeostazy, do powrotu pamięci. Nie? Tego ten mój przede wszystkim pacjent trochę nie rozumie, tak, jak ja wprowadzam w temat, opowiadam, na czym to polega i pojawia się znowu stan zapalny, to jak to? Przecież ja już z tego wyszłam i znowu stan zapalny, więc jakby dajmy poprzez ten wywiad takie zielone światło pacjentowi w porządku. Stan zapalny to jest naprawdę proces, piękny proces naszego organizmu, nie bójmy się. Absolutnie. Jeżeli to jest chwilowy stan zapalny, do którego nasz organizm jest przystosowany,
to jest to naprawdę w porządku. I on sobie świetnie, tak, z nim poradzi, bo tak na dobrą sprawę cały czas w naszym organizmie ta biochemia wytwarza różnego rodzaju procesy, stany zapalne. One nam też są do czegoś potrzebne. Tak? Więc ta cała biochemia zawsze gra do naszej bramki. Tak. Zdecydowanie. Tylko zaufajmy jej i dajmy to pole, czyli te wszystkie aspekty związane z dietą, snem, suplementacją, żeby wspomagać powrót do homeostazy. Tak? My też podczas pracy zaopatrujemy klienta w tak zwane preparaty immunomodulujące. Czyli są to preparaty, które powodują, że ten stan zapalny jest kontrolowany. Nie toczy się jak lokomotywa non-stop w tkance, tylko on wywołuje proces, z krwi idą odpowiednie czynniki, zaopatrują tą tkankę i on się wygasza. Czyli dajemy preparaty, które kontrolują stan zapalny. Czyli taki pacjent wypuszczony od Was jest zabezpieczony. Jest zabezpieczony. Preparat, którym sobie stosuje do kolejnej wizyty albo przez ileś czasu, jaki powiecie on jest jakby taki bezpieczny, że tam nie wlecą żadne drobne ustroje, które Dobrze. Dokładnie tak. Rozumiem. Kasiu, powiedz proszę, bo jeszcze jakby wrócę do tego naszego głównego tematu, jakim są te moje pacjentki onkologiczne, żeby one wiedziały, no bo zobacz, ten pacjent onkologiczny to jest taki właśnie cięższy przypadek, dlatego że ten proces trwa długo. Proces leczenia tak naprawdę kończy się po paru latach, kiedy ten pacjent jest wygojony. Natomiast jakby wchodząc do naszych gabinetów, on jest jeszcze w tym procesie leczenia i on się troszkę boi. Co jest zrozumiałe, natomiast po to jesteśmy, żeby się nim zaopiekować. Powiedz, jeśli chodzi o takiego pacjenta onkologicznego, kiedy my możemy wejść z taką terapią blizny u Ciebie w gabinecie konkretnie? Kiedy on jest po rozległej operacji chirurgicznej? Operacji. Kiedy ma dużo cięć, ale jeszcze jest przed radioterapią. Jeszcze czeka go proces radioterapii, bo jakby o lekach, które są stosowane później, nie będę już mówiła, natomiast jakby ten okres pacjenta bardzo interesuje. Kiedy my możemy wejść z tą terapią u Ciebie? Czy robimy to przed radioterapią, czy jednak czekamy ileś, zaraz nam powiesz ile, po radioterapii? Jest to zwykle w ten sposób, że jeśli klient do mnie trafia i ja słyszę tą historię i wiem, że on się szykuje jeszcze na radioterapię, to ja go wyposażam tylko i wyłącznie w preparaty. Między tym a tym odcinkiem dostaje ode mnie preparaty gojące na tkankę i wspierające proces immunologiczny przed przyjęciem promieni, tak? I ta tkanka jest wtedy wzmocniona. Za to po radioterapii nadal stosuję preparaty, które w bardzo szybki sposób przywracają immunologię skóry. Przepraszam, tylko na bliznę czy na cały rejon? Na cały rejon. Na cały rejon. Po radiacji. Na cały rejon. To są preparaty zarówno do mycia tkanki, do tego, żeby się nią odpowiednio zaopiekować. Oczywiście my nie wchodzimy w zakres medycznej opieki, tak? Bo tam on wychodzi zaopiekowany w medyczne preparaty. Czasami słyszę, że nie jest zaopiekowany w te medyczne preparaty i wtedy pozwalam sobie troszkę powspierać tego pacjenta, ale zwykle po radioterapii daję około 4 tygodni na to, żeby ten proces gojenia nastąpił i staram się nie wchodzić w ten proces zapalny, bo wiem, że wszyscy gdzieś na rynku od razu. Nie, dajmy chwilę. Dojście do tego. Ja też mam ten komfort, wiesz, że ten pacjent onkologiczny bardzo często trafia od Ciebie, tak? Czyli już coś zaczęła czyli się robić. Czyli masz to zielone światło. Mam też to zielone światło, wiem, że już od tej strony rehabilitacyjno-medycznej jest zaopiekowany i że ja mogę go wspierać, nie? Jestem bardzo ostrożna w tym i z ogromną pokorą podchodzę. Tak. Każdego traktuję indywidualnie, stąd ten głęboki wywiad. Nie idziemy schematem, nie idziemy, wiesz, na łapu capu. Już są procedury i dalej go tniemy, kroimy, solimy. Nie. Mądrość, pokora. Każdy klient, każdy pacjent jest inny. Wywiad jest taki. Tak, dokładnie. Ja też tak robię, że jednak daję chwilę oddechu temu pacjentowi po radioterapii, bo im się wydaje, że to jest tak nic, no, tam 5 minut, takie naświetlanie, ale jednak to grubo po radioterapii czasem właśnie wychodzą na promieniowanie
ta tkanka naprawdę czasem jest poparzona i rozumiem, że jakby taki pacjent jest dyskwalifikowany z terapii, taki, któremu odbywa się tutaj wielki proces zapalny po radioterapii. Ja go wyposażam w produkty, te produkty wspierające, ale nie dokładam kolejnych procesów zapalnych. No właśnie. Czekam sobie, czyli tak? Tu spokojnie. Czekam, wyposażam go w te aspekty dietetyczne, suplementacyjne, wspieram go na tyle, ile mogę na ten moment, ale nie wchodzę tam z dodatkowymi rzeczami wprowadzającymi w stan zapalny. Okej. Kasiu, a jeśli chodzi o też ważną kwestię dla moich pacjentów, czyli jak ty się zapatrujesz do takich blizn z implantami, bo bardzo często się zdarza, że te pacjentki mają jednoczasową rekonstrukcję, mają jakby jedną operację, są takie, które mają odroczone rekonstrukcje i też tam są ekspandery czy implanty, czyli jednak ciało obce, one mają różne cięcia, przeróżne, tak jak widziałaś, prawda? Tak, czasem mają tak, czasem mają tak, czasem mają śmieszek, czasem jest... No to zależy już jakby od chirurga i od tej procedury. Natomiast powiedz, jak ty się do tego odnosisz, i żeby też jakby z powrotem do moich pacjentów, którzy się boją, ale ja mam implant, przecież to mi się przedziurawi. Nie. No. Absolutnie dla implantu jesteśmy w 100% bezpiecznie, bo wtedy w inny sposób manipulujemy igłami. Rozumiem. Tak, to są inne kąty, to są inne nachylenia i nie mamy żadnego niebezpieczeństwa, że przerwiemy jakikolwiek implant, uszkodzimy jakikolwiek implant. Mało tego, fajnie jest, kiedy nawet już nasz pacjent, klient czuje się dobrze z tym swoim implantem, to każdy proces igłowania akupunkturowego uruchamia procesy naprawcze. I ta pierś staje się jeszcze bardziej taka fajniejsza, wiesz, taka wyposażona. Taka, wiesz, dokrwiona, dotleniona, wiesz, tam idzie życie po prostu. Coś, co mało ma tego życia w sobie, dostaje życia, więc ja pracuję z takimi pacjentkami, bardzo lubię, ponieważ one też widzą ogrom efektów, nie? W tej pracy. Czyli rozumiem, że taka pacjentka po takiej jednoczasowej rekonstrukcji, kiedy ma implant i nie ma radioterapii, to może do ciebie trafić właściwie od razu. Tak naprawdę po wyjściu ode mnie z gabinetu, gdzieś tam skieruję, wy sobie porozmawiacie i ty już się nią tak zaopiekujesz, że to niekoniecznie będzie to igłowanie. Niekoniecznie. Może tak nie być, może tak? Chociaż nie być. Tak jak Kasia tutaj mówi, naprawdę to nie jest nic strasznego. Ja przechodziłam kilka takich terapii u Kasi i to, no fakt, nie jest to super komfortowe, no wiadomo, ale to nie boli. Nie, to naprawdę nie boli. Poza tym te terapie, wiesz, ogólnie samego igłowania są bardzo szybkie, tak? Bo to po rozpoznaniu, po wywiadzie, to wiesz, to jest kilkanaście minut pracy, tak? Więcej jest tej otoczki, bycia z tym pacjentem, ubrania w go odpowiednią wiedzę, a samo igłowanie jest kilkanaście minut, więc naprawdę można spokojnie do tego tematu podejść. Tak. Kasiu, czy jest coś jeszcze, czym chciałabyś zachęcić takich pacjentów onkologicznych, żeby się u ciebie częściej pojawiali jednak, że ta nasza współpraca ma wspaniałe efekty? No ja to widzę, ty to widzisz, ale pacjenci to czują. Tak, wiem, że pacjenci to czują, bo my się tak wymieniamy taką ogromną radością i wdzięcznością, że w zasadzie to latamy na skrzydłach po gabinecie z jednej i z drugiej strony. To jest ogromna, ogromna radość. Wiesz co? Ja myślę, że potrzeba jest właśnie takich rozmów. Właśnie takiego zetknięcia się świata medycznego, rehabilitacyjnego ze światem tym, no właśnie, kosmetycznym to jedno, ale kosmetologicznym, terapeutycznym, wiesz, bo ja zawsze mówię też na, jak prowadzimy różnego rodzaju spotkania, że terapią blizn nie można zająć się patrząc tylko na biznes. Tak. To nie jest misja. Tylko jedna, to nie od tego to się zaczęło. To nie od tego, bo jeśli ty chcesz tylko i wyłącznie traktować to biznesowo, to ten pacjent to wyczuje. Tak. Jeśli to jest dla ciebie misja, jeśli ty naprawdę wkładasz w to całe serce, to ty staniesz się z tym terapeutą blizn. Na każdym poziomie. Staniesz się osobą, dla której ta chwila, ta tkanka jest najważniejsza na świecie, w tym danym momencie.
Jeśli chodzi o to zachęcenie, to tak jak powiedziałam, te rozmowy między światem medycznym, a światem tym, którzy chce się zająć terapią blizn, no bo jest luka do wypełnienia. Tak. Lekarze są jeszcze trochę zamknięci na te takie porozumienia, prawda? Tak. Tak właśnie. I to się dzieje na całym polu. Na szczęście ja na swojej drodze spotykam wspaniałe osoby, ale to też wymaga ode mnie takiego stanięcia w swojej mocy, wiesz, bo do momentu, kiedy ja nie znałam swojej tak jakby swoich kompetencji, nie stawiałam je na bardzo wysokich wartościach, to ja nie umiałam stanąć i ze światem medycznym porozmawiać, bo ja zawsze czułam się troszkę mniejsza, troszkę gorsza, a w momencie, kiedy stajesz na równy z równym i mam ogromny zasób wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim ogromny zasób praktyki, to ta druga strona chce ze mną rozmawiać, bo widzi, że ma osoby do rozmowy, tak? Że to nie jest ktoś przypadkowy, kto wyrwał się z obok fotela, z tego wyciskania pryszczy tylko naprawdę ta osoba ma wiedzę. Jest po prostu inżynierem. Ona wie, co ona tam robi, tak? Po co to uruchamia te procesy? Tak. Co tam z tej krwi wypływa? Co się dzieje? Tak. Wiesz, i wtedy się rozmawia na innym poziomie i się nawiązuje fajne relacje, tak? I wtedy to brzmi jakby z obu stron. Tak na dobrą sprawę, my powinniśmy przestać walczyć. Prawda? My przecież wszyscy gramy do jednej bramki. Cała multidyscyplinarna opieka. Chodzi nam opieka. O jedno, przywrócenie zdrowia. Tak. W wielu aspektach. I zarówno z pokorą do kosmetologów, którzy tworzą teraz ten rynek terapii blizny, który się zaczął, że nie wchodźmy w nie swoje kompetencje. Tak? Nie zabierajmy z rynku, bo później tak jakby ten lekarz, ten medyk też patrzy, no ale gdzie one tam idą, z czym one tam idą, nie? Że każdy ma swoją działkę i każdy ma swój element. I jak te puzzle, wiesz, się poskładają, to nagle nam piękna układanka wychodzi, nie? I ten pacjent, ten klient czuje się bardzo zaopiekowany. On się, mało tego powiem, jestem przekonana, że on się czuje tak zaopiekowany, że wewnętrznie czuje się na tyle rozluźniony, że może tyle tematów odpuścić, że już nie musi się czymś tam zajmować, no bo niestety ten mój pacjent onkologiczny, on ma w sobie dużo traumy, nie tylko takiej chirurgicznej, ale takiej, że matko, jeszcze tym muszę się zająć, jeszcze tym muszę. I wiele takich rzeczy, które sobie dokoptowuje, że tak się wyrażę, do tego, że on musi temu rakowi jeszcze więcej poświęcić uwagi, bardzo się z nim utożsamia i nie może się od tego odczepić. A jednak jak jest, ja to sobie stworzyłam, wiesz, takie takie koło, które jest właśnie. Ja zawsze odwołuję do takiego koła, nie? Tak. To takie życzę sobie, żebyśmy stworzyli takie koło. Wzajemnej adoracji. Wzajemnej adoracji dostarczy blizn. No, tak, to żeby to było tak. U mnie takie koło też powstało. To jest super, bo jakby ten pacjent onkologiczny, on nie jest tylko u chirurga, u onkologa i u fizjoterapeuty. On jest też u kosmetologa, on jest też u psychologa, on jest też u dietetyka i on jest u chirurga naczyniowego i gdzie mamy po prostu pełną paletę tego, że on się może zwracać. Ja wiem, że to wszystko jakby w Polsce jest trudniejsze. No bo niestety dużo kosztuje. Dużo kosztuje jeszcze ta świadomość i to wiesz, ten model tej pracy multidyscyplinarnej, no jeszcze rynek nim nie jest nasycony, jeszcze rynek go do końca nie rozumie, ale to myślę właśnie, że tu trzeba znowu odwołać do tego, żebyśmy przestali ze sobą walczyć. Tak. Zajęli się stricte swoją działką i otwartością na to, że inni robią kolejne rzeczy, nie? Tak. Idź do Kasi, idź do Basi, idź do Mariana, który jest dietetykiem. Tak, on cię poprowadzi tak, że do mnie przyjdziesz i będziesz lepiej się goił i ta praca będzie szła lepiej. Cudnie. I jesteś u psychologa, nie wiem, tworzysz sobie jakieś terapie własne, tak? Ale żeby to była taka praca właśnie z każdej strony i bardzo bym sobie tego życzyła. Ja jeszcze, Kasiu, wiesz co, bo zapomniałam, to była dla mnie też ważna kwestia, żeby moi pacjenci też wiedzieli, bo jednak w gabinecie się te sprawy porusza. Ja nie mam tylko świeżych blizn, tylko trafiają do mnie, zresztą do ciebie też, takie blizny, które są naprawdę bardzo zaniedbane. I to są blizny, no właśnie, mówi się o bliznowcach, o przeroście blizny, prawda? Czy mogłabyś pokrótce scharakteryzować, jaka jest różnica między przerostem, a między bliznowcem, żebyśmy wszyscy jakby wiedzieli, o co tam fizjologicznie chodzi
dobrze? Mhm. I że też oczywiście możemy takimi terapiami tutaj coś zrobić i są tego efekty, czego, co zobaczymy na zdjęciach. Przede wszystkim trzeba to rozróżnić, tak, nie? Tak, czyli jedno jest blizna hipertroficzna, która zawsze wzrasta wzdłuż tak jakby swojej linii, nie rozrasta się bokami, a bliznowiec jest już tą tkanką, która migruje sobie poza swoje granice. To jest najprostsze w rozpoznaniu. I bardzo często są błędy terapeutyczne, ponieważ zabieramy się za tkankę bliznowca, pracując w obrębie patologii. A tam jest technika taka, że nie ruszamy patologicznie zmienionej tkanki, tylko mobilizujemy zdrowe tkanki w odpowiednich punktach. Przy bliznowcu, tak? Przy bliznowcu, żeby zabrały tą tkankę, która się rozlała. Ale to już jest tak jakby, na szkoleniach się tego uczymy, na szkoleniach o tym mówimy, bo nigdy nie zabieramy się na pracę na stricte na bliznowcu. Czyli jak jest bliznowiec, powiedzmy sobie, i on się gdzieś tam rozlał, prawda, troszkę, to nie pracujecie konkretnie w tym miejscu, nie. Tylko tu? Tu? Tak. Tu? Pracujemy w odpowiednich punktach rozłożonych, które mobilizują jako zdrowa tkanka do tego, by bliznowiec ładnie sobie wchodził, wiesz, i łagodził się. Za to przy hipertrofii bardzo często dzieje się tak, że diagnozuje się to jako bliznowca. Tak. Robiąc kolejną operację i wycinając. Tak, to jest też powszechne. Co skutkuje kolejną hipertrofią, bo najprawdopodobniej ta hipertrofia, która się zadziała, była spowodowana bardzo często niewłaściwym procesem gojenia. Aha, to już w procesie gojenia dzieje już, się. Już się w procesie gojenia dzieje, że jest nierównowaga między włóknami, że jest zbyt mała podaż bądź zbyt duża podaż włókna kolagenowego, bądź też czasami są miejsca, takie jak obojczyk, jak policzek, który bardzo często skutkuje powstaniem czy też bliznowca, czy też w ogóle rozrostu hipertroficznego. Za to przy bliźnie hipertroficznej, jeśli terapeuta dobrze rozpozna, jest to kwestia 3-4 spotkań, a jesteśmy w stanie tą bliznę wciągnąć z powrotem w zdrową tkankę. Zmienić jej koloryt, więc tutaj mamy naprawdę ogrom możliwości, więc rozróżnienie hipertrofii, czyli przerostu tkanki, który dzieje się w miejscu, nie rozlewa się, nie wychodzi poza swoje linie. On rośnie, tak jakby troszkę. On rośnie, on bardzo często jest uwypukleniem, często jest wałeczkiem, tak, rosnącym do góry w kolorach od czasami nawet od granatowo-fioletowego po czerwony. I tu jest też jakaś odpowiednia technika, gdzie nie ruszacie czegoś, ruszacie coś? Nie pracujemy stricte w hipertrofii, ale pracujemy już na granicy hipertrofii. Aha, czyli jakby zbliżamy gdzieś tam. Zbliżamy się do tej pracy. A bliznowca traktujemy bardzo ostrożnie i tylko pobudzamy zdrową tkankę. Kasiu, no to ja myślę, że już pewnie czas, żeby pokazać naszym widzom jakby kilka takich fajnych, pozytywnych case'ów, jakie sobie uzyskałyśmy przez te lata, żeby oni zobaczyli, jakie są różnice przed taką terapią, bo to są takie łączone terapie, czyli jakby ten pacjent trafia do mnie, potem trafia do Kasi albo odwrotnie. Albo w drugą stronę, i jest tak, że to Kasia przede wszystkim prowadzi tą dokumentację fotograficzną i jakby to też Tobie zostawiam trochę, bo robisz to bardzo profesjonalnie. I jakby pokażemy widzom, tak, jakie są różnice po takiej naszej pracy. Czasem jest to 3 miesiące, a czasem tylko, nie wiem, 2 spotkania w ciągu 1 miesiąca, prawda? Dokładnie tak, dlatego też nie będąc gołosłownym, tak, opowiadając tylko pięknie nie wystarczy, ale też kilka zdjęć tutaj wrzucimy, z tym, że w zdjęciach zobaczycie Państwo nie tylko pacjenta onkologicznego, ale również pacjentów po oparzeniach, czy też pacjentów z bliznami CC, czyli tak zwanymi bliznami pocesarskimi, cięciu, gdzie w ciągu czasami 2 terapii osiągamy niesamowite efekty, a czasami nawet trzeba pół roku, tak? Więc to wszystko w zależności od tego, jak klient chce z nami współpracować, jak ta tkanka w ogóle chce się z nami komunikować, ale też jest to czasami uwarunkowane genetycznie, bo o tym też nie wspomniałyśmy. Oczywiście ja jestem absolutnie fanką epigenetyki. Tak. I bardzo mocno wierzę w to, że mamy wpływ na to, by budować nowe ścieżki neuronowe, na to, by budować nowe nawyki, nowe przyzwyczajenia i żeby ten organizm pobudzać na wielu aspektach, ale czasami jest tak, że uwarunkowania genetyczne też nie pozwalają się tkance odpowiednio zabliźnić, tak? I jeszcze właśnie, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale to ważne, gdzie my tak naprawdę
mając takie traumatyczne przeżycia, mówię o pacjentach onkologicznych, tak, gdzie jakby ten gen jeszcze bardziej pobudzamy do, tak, jakby korzystania z tego, tak, zmienionego białka. Tak, tak, prawda? Tak. Czyli dajemy mu taką predyspozycję, bo to nie jest tak, że genetycznie wszystko zawsze wyjdzie, bo ciocia Basia miała, babcia Ela miała, to dokładnie, ja będę miała. No nie, to no jest nie zapisane, ale proszę Państwa, genetyka jest po prostu tak wspaniałą dziedziną, która mówi nam o tym, że nie wszystkie geny jakby są zmutowane. My je musimy uruchomić, tam się, tak, musi zdarzyć szereg procesów, jest dokowanie, jest wypuszczanie, jest po prostu, no, po prostu cała chemia. Cała chemia, biochemia tych wszystkich zdarzeń i tego wszystkiego, co się wydarza, dlatego teraz, tak jak wspomniałaś, po prostu niech twoi pacjenci, nasi klienci zobaczą, jakie są możliwe efekty terapii, co możemy osiągnąć, łącząc różne techniki zabiegowe i jak możemy wpływać na tkankę, bo w zdjęciach, które Państwo teraz widzicie, widzicie różne techniki pracy, które wykorzystujemy w gabinecie, które są połączone oczywiście z tym, co ty robisz, Elwirko, no bo tutaj jest, ja widzę ogromne efekty, tak, kiedy widzę, że ja sobie nie radzę tą swoją techniką, to zawsze mówię, okej, okay, ja się już tu kończę, potrzeba mi mocniejszych łapek. I vice versa, potrzeba mi kogoś, tak, kto mnie tu powspiera, tak, więc to jest wszystko wynik naszej pracy i możecie Państwo, tak, sobie zobaczyć to, co się tutaj, tak, pięknego wydarza. Dokładnie, przede wszystkim pracy też pacjenta, jeśli jest z nami, jakby współpracuje z nami skutecznie, tak, jakby, tak, bardzo obowiązkowo się do tego rzetelnie przykłada, prawda? I, tak, jednak ja też bym bardzo chciała od swojej strony jeszcze zachęcić do jednak aktywności fizycznej. W takim procesie. Jest to naprawdę, w procesie jakby regeneracji blizny, no to jest duże. To jest duże. I też jeszcze jak ty tutaj wspominasz o aktywności, to ja niesamowicie obserwuję gojenie tkanek i w ogóle progres w procesie terapii blizn w momencie, kiedy pacjent odpowiednio sypia. O, tak. I to jest niesamowite. I ja czasami, jak mam klientów, którzy nieodpowiednio sypiają, bądź też nie umieją dobrze spać, no to wręcz zalecam suplementację melatoniną, tak, żeby wspierali się i powiem Ci, że wtedy wszystko się zmienia w tej oczywiście tkance. Na szereg różnych procesów, tak, które nie mogą nastąpić, tak, kiedy niestety mamy uruchomione różne hormony, które są aktywowane, tak, wiesz. Tak. Nie w nocy, tylko właśnie te za dnia. No tak jak powiedziałaś, tu szereg różnych zmian, które muszą nadejść, to tak samo jest jakby w tym potocznym słowie stres, prawda? Tak. No to też jest ogromne, proszę Państwa, to nie jest tak, że my po prostu jak się stresujemy, to tam się nic nie dzieje. My mamy permanentne jakieś stresory, które sobie uruchamiamy i to się dzieje na porządku dziennym i chodzi o to, żeby jakby tak modelować tymi układami naszymi, które są nam dane, to są piękne układy, tak? Układ współczulny, który no musi być, no tak, musi być, oczywiście, żebyśmy mogli zwiać w razie czego, jak jest niebezpiecznie. Jak nas niedźwiedź goni. Tak, I ten układ przywspółczulny, który my możemy sami uruchomić. Taka jest fajna różnica między nimi, nie wiem, czy ją też doceniasz, ale ja ją bardzo doceniam, bo też widząc, jak pacjent jest zrelaksowany, jak ja go uczę, jak ja mu mówię o tym, jak my to sobie przerabiamy w gabinecie, jednak odpowiednia regeneracja i uruchamianie tego współczulnego, tak, to ten pacjent naprawdę jest lepszy. On umie oddychać, no bo oddech, tak? Tak sobie mówimy, oddech. Oddech jest niesamowitym narzędziem. Oddech. To jest w ogóle o tym można by było też nagrać kolejny materiał, bo oddech jest tak niesamowitym narzędziem. On tak pięknie wpływa właśnie na równoważenie układów, tak, współczulnego i przywspółczulnego, ale ja też bardzo często korzystam z terapeutów, chociażby terapii czaszkowo-krzyżowej. Sama w gabinecie też stosuję immunomodulację poprzez wykorzystanie światła lasera niskoenergetycznego w pracy z nerwem błędnym, czyli wyciszenie tego układu. Nerw błędny, no odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. Więc jeśli widzę, że ten pacjent jest taki klient podkręcony, tak, i po prostu w ciągłym biegu, to polecam mu elementy, tak, medytacji, oddechu, tak, spaceru, czy też pójścia do terapeuty na pracę manualną, wyciszającą, tak, z tym wszystkim związaną. Tylko znowu, to jest pewien proces i jak pacjent się na to nie zgodzi, nie da nam takiego przyzwolenia, to my nic same nie zrobimy. Nie.
My jesteśmy tylko tym drogowskazem. Tak. Ja zawsze mówię, stoję tutaj na Twojej drodze jako Twój drogowskaz, tak. Ale ja za Ciebie roboty nie zrobię. Nie. To Ty prowadzisz ten samochód, tą machinę, ten pociąg, Ty masz do niego kierownicę, a ja tylko Ci przestawiam drogowskazy i Ty korzystaj, nie? Ty korzystaj. Oczywiście. Piękna rozmowa, Kasiu, naprawdę bardzo Ci serdecznie dziękuję. Chciałabym Was wszystkich, nie tylko pacjentów onkologicznych, tylko wszystkich, którzy nas teraz oglądają, zachęcić do tego, abyście jednak zajrzeli na stronę EstGenu, który jest potężnym gabinetem właściwie na całą Polskę, na profil Kasi, na to, co się dzieje w Waszych mediach społecznościowych, bo tam chyba ogłaszacie... Tak, tam ogłaszamy nabory na takie akcje, wiesz, i to jest tak, że firma EstGen, która powstała z malutkiego gabinetu Est, tak? Czyli z tego małego miejsca, małego serduszka, które tak mocno bije i tak intensywnie bije na tej naszej warszawskiej Pradze, to cała filozofia EstGenu w pierwszej kolejności powstała dla terapii blisk, tak? To później zaczęło wszystko ewoluować, jeśli chodzi o różne inne dermatozy, więc ja w ogóle zachęcam do tego, żebyście zobaczyli Państwo, w ilu miejscach jesteśmy i w ilu miejscach już można skorzystać z terapii blisk, nie? Tak. I też bo to nie tylko Warszawa, jeszcze nie, tutaj nadmieńmy, że... to jest cała Polska, dlatego też po wejściu na naszą stronę znajdziecie Państwo mapę gabinetów partnerskich, tak? Czyli mapę gabinetów, ośrodków, w których ta terapia jest wykonywana tak jak w Warszawie, czyli tak przeszkolonych, z takim podejściem, z ogromnym sercem, empatią, otwartością, mądrością i praktyką. Także jest nas coraz więcej. Dokładnie, oby nas było coraz więcej. Tak jest. Oby tych współprac właśnie między fizjoterapeutą a kosmetologiem było też coraz więcej, ja sobie tego życzę, Tobie tego życzę, wszystkim tego życzę. To była naprawdę bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że Państwa również przekonaliśmy do tego, jak to jest istotne. Bardzo istotne. Także Ci bardzo, Elwirko, dziękuję. Ja mam ogromną, wiesz co, ogromny zaszczyt, że mogę się dzielić, nie, z Twoimi pacjentami i że uczestniczyć w tym procesie i że być może to będzie inspiracją do tego, by nawiązywały się te współprace szerzej, nie? Żeby to nie było tylko na taką mikroskalę, ale też powolutku ewoluowało i pokazywało, że na tym rynku każdy ma swoje miejsce. Ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, nigdy nie zabraknie i my nie musimy sobie wyrywać klientów, pacjentów, bo naprawdę sama wiesz, że obrobić to towarzystwo to też jest sztuka. Oczywiście, dokładnie. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy do wejścia na stronę EstGen, do śledzenia Waszych mediów. Żegnamy się! Tak żegnamy jest. Się do następnej rozmowy. Miejmy nadzieję, że będzie niebawem, że odkryjemy coś jeszcze, że będziemy robić coś jeszcze. Tyle jest tych tematów i tego wszystkiego, że naprawdę ja też bardzo chętnie, jeśli Ty masz, Elwirko, specjalistów właśnie związanych z dietetyką i żywieniem w kierunku blizny, to też bym chętnie wykorzystała taki temat. Nie? No, także jak będziecie coś nagrywać, to przytulę ten temat. Tak. Tymczasem dziękujemy również za śledzenie naszego materiału i zapraszamy. Wszędzie zapraszamy. Wszędzie zapraszamy. Wszędzie, gdzie widzicie uśmiechnięte oczy, po prostu idźcie tam. Zapraszam do kolejnych odcinków z kolejnymi specjalistami w naszym małym kółku multidyscyplinarnej opieki nad pacjentem onkologicznym, ale jak widać nie tylko. Nie tylko, bo potrzeby są ogromne. Wszystkiego pięknego dla Państwa. Dużo, dużo zdrowia, radości i do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękuję.